Zaczęliśmy pracę nad układem do konkursu regionalnego. Dzięki temu, że tak wcześnie zaczęliśmy, wszystko będzie gotowe na 110%. Super! To było naprawdę dobre! Dla grupy B. To my nie jesteśmy w A? Kumasz? Ten układ to był materiał dla nich. 5 minut i jedziemy. Zaczekajcie! Chcę wam tylko powiedzieć, że jutro mamy warsztaty dla maluchów, więc wy macie dzień wolny! Czasem taki dzień na luzie jest bardzo potrzebny. Można wreszcie trochę odpocząć i porozmawiać z siostrą. To co montujemy na jutro? Może gdzieś wyskoczymy? Nigdy nie byłam na plaży. To idziemy na plażę. Tak, jestem super! Bardzo się cieszę z tego pomysłu. Tutaj właściwie poza tańcem nie mamy na nic czasu, więc mam nadzieję, że trochę lepiej ich poznam. Właściwie dziewczyny pomagają przy warsztatach, więc nie dołączymy do was. Prowadzenie warsztatów należy do obowiązków kapitana zespołu. Dziewczyny zgłosiły się razem ze mną. Sparam, miłej zabawy. Dobrze zrobi nam taki dzień z dala od dziewczyn. To co mam robić? Opalać się. Kiedy Emily mi to powiedziała, to zabolało. Pójdziesz z nami na plażę, dobrze? Przestałam być dziewczyną i już nią nie będę. Akademia Tańca. Myślę sobie, że to był świetny pomysł z tym pójściem na plażę, bo chciałbym lepiej poznać Michelle. Czuję, że ten dzień na plaży dobrze nam zrobi. O! Plaża! Ha! Mam wędkę. Idziemy na ryby? Żeby łowić, trzeba mieć sprzęt. Przecież mam. A to co, wędzisko, rzymka i haczyk? Wes, to jest model. To jest zabawka. Czasem nie łapię jego żartów. A wiecie co? Ryby chyba poszły spać. Tak, ja pewno. Ale bywa zabawny. Dzień dobry. Cześć! Nasze studio prowadzi warsztaty dla najmłodszych. Przychodzą tu i spędzają ze mną i ze dziewczynami caluteńki dzień. Nasza zasada numer 6. Bądź zawsze gotowa do pomocy w studio. Wygląda na to, że mam obowiązek, żeby też się nimi zajmować. Uwielbiam pracować z dziećmi. Cieszy mnie ich radość, kiedy w końcu uchwycą ruch. Kocham ich energię. To coś, co naprawdę lubię. Jak ty to robisz? Staram się. Zachwycam się twoim naszyjnikiem. O, dziękuję. Emily mi pożyczyła. Pożyczyła ci? Tak. Należał do naszej babci i babcia dała Emily naszyjnik, a mnie zegarek. Od czasu do czasu pożyczamy je sobie nawzajem i te pamiątki nigdy nie pozwolą nam zapomnieć o babci. Ej, Reli, i co będzie z dziewczynami? Wypaliły cię i co dalej? One czasem bywają trudne, ale nie są złe. One są okropne, przecież wiesz. O, jakie nadęte. Jeszcze ja, oczywiście, czasem przesadzają. Z nimi jest jak z nową parą butów. Wychodzisz w nich na deszcz, okazuje się, że mają dziurę i masz mokre skarpetki. Takie one właśnie są. One mi przypominają stada os. Do wody! Kryjcie się! Spoko, zaczekają, aż wypłyniesz. Liczyłem, że Emily też pójdzie, ale nie chciała. Więc całe to plażowanie to trochę strata czasu. Zgadniesz, ile ziaren piasku tu jest? Nie wiem, milion? A ty? Nie mam pojęcia. Około 5000. Wszyscy myślą, że więcej. Skąd ty wiesz takie rzeczy, stary? Jestem stary, to wiem, nie? Jasne. A jaka jest temperatura topnienia piasku? Nie wiem, jaka. Tak, topi się? Tak, 1427 stopni. Gorąco, nie? Trzeba przyznać, że wiedza Westa o piasku jest dość gruntowna. Wyjdźcie już z tej piaskownicy. Proponuję grę w frisbee. Tak. Eldon, chodź tu, trzeba się poruszać. Tylko lamusy nie grają. Jestem rybką! Nigdy nie prowadzę.
prowadziłam takich zajęć. Emily ma podejście do dzieci, ale ja nie czuję takiego powołania. A teraz skaczą rzadki, wszyscy skaczemy. Chloe mnie po prostu zadziwiła. To komiczne. Te słodkie maluchy ją przeraziły. One są po prostu jakieś dziwne i to mi nie pasi w ogóle. Wielkie, wielkie koło! Uwaga, siadamy! Dobrze! A kto nam teraz coś zaśpiewa? Ja. Proszę, Mergy, czy możesz wstać? Tak, doskonale. Staram się traktować je tak samo, ale w wypadku Mergy to trudne. Ona to taka mała ja. Ładna pierwsza pozycja, widzicie? Myślę, że mamy nową e-dziewczynę. Proszę, Mergy, zaśpiewaj piosenkę o wróżkach. Wróżki są w ogrodzie, bawią liśćmi się. Kraina wróżek jest dla wszystkich, gdy wróżki bawią się listkami. Pięknie! Bardzo dobrze! A co powiecie na taneczny frisbee? Co to jest? Co takiego? Łapiemy frisbee z tanecznym ruchem i tak samo wykonujemy rzut. Dobra, okay, może być. Spróbujmy. Można powiedzieć, że z grupą Ani źle się dogadujemy. Taki wolny dzień jest bardzo potrzebny. Do tej pory nie było okazji, żeby bliżej poznać Michelle. Cieszę się, że poszła z nami. Myślę, że to dobry dzień dla nas jako zespołu. Nie ma co filozofować. Świetnie się bawimy grając w taneczne frisbee. Jednak James jest najgorszy w tanecznym frisbee. Wszyscy widzieli, jak oberwał krążkiem od Michelle. Prosto w twarz. I to było dosyć zabawne. Już dwa razy dałem się trafić. Tak, myślę, że lepiej mi wychodzą elementy taneczne niż łapanie, więc nie ma się czym przejmować. Gdzie mój wisiorek? Co? Co? Mój naszyjnik. Zaczynała się naprawdę świetna zabawa i nagle zgubiłam ten naszyjnik. Ta pamiątka po babci należy do Emily, a ja mam po babci zegarek. Myślę, że Emily urwie mi za to głowę. Kiedy ostatnio go widziałaś? Kiedy zaczynaliśmy grać. To musi gdzieś tu być. Szukajmy. To by było straszne, gdyby ten naszyjnik naprawdę mi zginął. Aż boję się pomyśleć, co Emily mogłaby mi za to zrobić. I tak już mnie wykopała z drużyny. Riley właśnie zgubiła naszyjnik i czuję, jakby to była moja wina, bo to ja zaproponowałam, żeby grać we frisbee. Chyba znalazłem. Jest? Masz? Nie, niestety. Nie martw się, znajdziemy. Mam nadzieję. Czy ktoś wie, po co tu leżą te materace? Drzemkę! Tak, teraz drzemka! To nie jest takie proste, bo te maluchy mają w sobie tyle energii, że zmusić je do spania jest prawie niemożliwe. Coś mi się wydaje, że chcesz do łazienki. Tak, Chloe, możesz ją zabrać? To nie jest przyjemne. Takie sytuacje są zawsze dla mnie kłopotliwe. A może staw? Ona ma przecież bliżej do łazienki. Dlaczego ja? Tak jakby ktoś inny nie mógł tego zrobić. Nie, Chloe, ty idź! Ja? Tak! Ale na pewno musi? Chloe! Przepraszam. Nie chcę brać tej małej dziewczynki do łazienki, bo... Brzydzę się. Nawet trudno mi jest o tym mówić. Wy dwaj szukajcie tam. Wy dwaj w tamtą stronę. A my będziemy pytać ludzi. Plan Michelle może wypalić, bo jeśli się podzielimy, to przeszukamy większy teren. Przepraszam, czy nie znaleźliście wisiorka? Tak jest, niestety nie. Nie znalazłyście naszyjnika? Tak szczerze, to nie widzę żadnych szans. To trochę jak szukanie igły w stogu siana. A tu? Tu go nie ma. A tak, dzięki Daniel. Choćbym musiała tu zostać całą noc, bez naszyjnika nie wrócę. O, może tam!
Wiecie co? Nawet nie chcę mówić, co było w tych krzakach. Proszę bardzo, po jednym. Zaraz. Było 10 soczków dla 10 dzieci. Czemu mi jeden został? Kto nie ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A gdzie jest Margie? Ja się denerwuję. To czyjeś dziecko? To ktoś, za kogo jestem odpowiedzialna. Ja... To się może przyśnić. Maluch, skupiony na mojej zmianie. Kiedy Emily spytała o Margie, nie wiedziałam nawet, który to dzieciak. Dobra, szatnia. Ty chodź ze mną, a ty tu zostajesz. Ale idziemy, ruszajmy się. Kiedy Emily zostawia mnie samą z tymi dzieciakami, zaczynam się normalnie bać. To jak oglądanie horroru. Komuś się poszczęściło? Beznadziejna sprawa. Ona mnie zabije. To wielka pamiątka. Jeśli jej nie pomożemy, Emily urwie jej głowę. Nie wiem, co robić. Ej, mam pomysł. Chodźcie za mną. Chyba wiem, jak odzyskać ten naszyjnik. Ale nie zrobię tego dla Emily, tylko dla Riley. Dzień dobry. Pożyczy nam pan na chwilę swój wykrywacz? Pomysł Jamesa, żeby użyć wykrywacza metalu, jest genialny. Przecież naszyjnik jest z metalu. Do tego służy ten detektor. Ona zgubiła tu naszyjnik. To pamiątka po babci. Tak. Niechętnie. Zobaczcie, co właśnie znalazłem. Co to jest? To złoto, dzieciaku. Więc jeśli chcecie pożyczyć ten wykrywacz, będziecie musieli wyłożyć $100. To dobrze. $100? Mamy tyle. Wydaje mi się, że on absolutnie przesadził z tym żądaniem $100. Chętnie nam pożyczy swój wykrywacz w zamian za $100. Palant. Samolub. Nie ma możliwości, żebym mu zapłaciła $100. Kupa forsy. James ma $15.05. Trochę mało. Trzeba skołować 84,95. Jak to zrobimy? To był świetny pomysł, żeby pożyczyć wykrywacz metali. Niestety ten facet nam go nie da, jeśli nie dostanie $100. Równie dobrze mógłby zażądać miliona. Mam pomysł. Jaki? Powiedz. Róbmy to, co potrafimy. Kiedy Michelle to powiedziała, trochę zgłupiałem. Mamy zrobić występ, żeby pożyczyć od tego faceta wykrywacz? Chodźmy. Róbmy to, co potrafimy. Nie wiem, o co jej chodziło, ale wiem, że jeśli uda się to zrobić, będzie świetnie, albo jeszcze lepiej. Więc... I co? One chyba czują, że się ich boję, więc też zachowują rezerwę. Chcecie usłyszeć jakąś historyjkę? No! A, to jest Margie. Dobrze, teraz będę wiedzieć. Margie, gdzie byłaś? Co robiłaś? Zniknęłam! Chodź! Dlaczego? Dla zabawy! A wszyscy cię szukają! Na szczęście szybko się jej to znudziło. Emily, Stephanie i Tiffany naturalnie martwiły się, gdzie ona jest. Podczas tej przerwy na przekąskę... Co zwykle robicie? Tańczysz dla nas! A, dobrze. Zatańczę, ale pod warunkiem, że będziecie cicho i nie... Będziecie... mnie dotykać. Przepraszam, Krajły. Tak? Pobrudziłam się. Dobrze. Dlaczego wycierasz mnie kanapką? Bo nie mam chusteczek. Tak. Nie wiem. Cały czas tańczymy, więc dlaczego nie mielibyśmy zebrać pieniędzy, robiąc to, co kochamy? Myślę, że pomysł Michelle jest bardzo fajny i że w tańcu jesteśmy naprawdę nieźli. Ludziom na plaży może się to spodobać. Ha!
tańczę nie dla pieniędzy, to dobry pomysł. To znaczy, ja bym zapłacił, ale jestem tancerzem, więc nie wiem, czy przypadkiem nie jest łatwiej mnie do tego przekonać. Wrzucających pieniądze do kapelusza, odczuwam rodzaj ulgi. To znaczy, że potrafimy to robić. Mówiłem już, że Michel ma najlepsze pomysły. Myślę, że nasz plan zadziałał. Nawet ten poszukiwacz skarbów wrzucił ćwierć dolara. Ta ulga! Gdzie ty byłaś? Zniknęłam! Dlaczego? Na zabawy! To nie było zabawne! Nigdy mi więcej tego nie rób! Dobrze? Obiecujesz? Dobrze, zjedz coś. Hej, co z tobą? To przeżyłam największy koszmar w życiu. To koszmar. To dzieci? To koszmar. Trzeba policzyć. Daj, czy to wystarczy? Gdzie on jest? O, jest, tam. Przepraszam, no, pardon. Przepraszam. Jednak wróciliśmy. O, i co? Jest kasa? $100 i różowy kapelusz, proszę. A, jak umowa? To umowa? Kiedy dostaliśmy wykrywacz, poczuliśmy ulgę. Bo martwiliśmy się o ten naszyjnik i w końcu jakaś iskra nadziei. Trzeba teraz przeszukać plażę. Wierzę, że uda się go znaleźć. O, coś? Tu coś jest. Tutaj. Właśnie tu. O, to tylko kapsel. Mam coś. Tutaj, zobacz. Co to? Okulary. O, teraz tutaj. I co? O, 5-centówka. Tak. Znaleźliśmy okulary. 5-centówkę, jeden kapsel, a kiedy przyłożyłem to do głowy jednego dzieciaka, też piszczało. Miał zakuty łeb. Ale naszyjnika nie ma. O, znowu piszczy. Tutaj. I co? Jest! Tak, udało się. A kto obsługiwał ten wykrywacz? Ciężka praca się opłaca. Nie wiem, co by było, gdyby Michel nie wpadła na ten pomysł z tańcem. Dzięki temu udało się zdobyć $100 na wykrywacz i znaleźć naszyjnik i jestem bardzo szczęśliwa. To były po prostu wspaniałe chwile. Nikt nic nie udawał i czuło się, że jesteśmy przyjaciółmi. Wydaje mi się, że Michel do nas pasuje. Było trochę nerwów, kiedy zgubiłam naszyjnik, ale udało się go znaleźć i pod koniec dnia już było super. W końcu poczułam, że pasuje do nich. Tak, byłeś jak... Tak, wymyśliłem to. Rozwinięta rozgwiazda. Tak było. Uwaga. Wygląda na to, że wycieczka się wam udała. A tak, udała się. Cześć, Emily. Bardzo ładny wisiorek. Poczułam się nieswojo, bo przestraszyłam się, że ktoś chlapnie, że go zgubiłam, a wolałabym, żeby to było tajemnicą. Dziękuję, dostałam od babci. Co w tym śmiesznego? Przez pół dnia szukaliśmy jej naszyjnika, żeby
się tylko nie wkurzyła, a ona i tak jest wściekła. To śmieszne. Jak warsztaty? Wspaniale! To satysfakcja robić coś produktywnego. Chyba już jestem trochę zmęczona tą Michelle. Podejrzewam, że ona ma jakiś ukryty cel, więc jak tylko odkryję, o co chodzi, to zrobię z tym porządek. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Antonina Kasprzak, Wojciech Szymański, Paulina Łączyńska-Pietraszko. Dźwięk i montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Dorota Furtak-Masica. To jest the change.